Świetny wyścig, świetny czas, życiówka. Przede wszystkim najbardziej cieszy, że jest progres od tamtego roku, około pół sekundy poprawione. Z drugim czasem awansowałem do finału. Planu się trzymałem, plan wykonałem. No i teraz tak naprawdę finał rządzi się swoimi prawami. Wyjść tam, cieszyć się tym, że jestem tutaj i ścigać się o jeszcze jak najlepsze czasy. Jutro rano wolne, więc mogę się wyspać. Teraz regeneracja, dobre jedzonko, Normatec, był masaż, także myślę, że wszystko jest on top i nie mam się niczym martwić i tak naprawdę wszystko się rozegra jutro. Wykonałem to na dystansie sprinterskim na 100 metrów, także czym krótszy dystans, tym ciężej się poprawiać, tak? Sprinterzy cieszą się nawet z setnej sekundy życiówki, także tutaj pół sekundy to naprawdę sporo. Duża praca wykonana, wiele elementów poprawionych, pływanie pod wodą jeszcze na większy poziom weszło i uważam, że samo pływanie na wodzie też również poprawiłem, więc tak jak mówię, no tutaj dołożyłem troszeczkę do tej pracy i poprawiłem i tego się trzymałem i zadanie wykonałem. Tak jak mówię, finał rządzi się swoimi prawami, ja wyjdę tam w pełni przygotowany, czuję się dobrze, nic mi nie dolega i tak jak mówię, no zrobić swoje i cieszyć się tym najbardziej, bo po to tutaj jestem.